Sytuacja ma być tak trudna, żebyśmy jako dobrodziejstwo potraktowali roszczenia żydowskie. Te zmierzające do tego, aby nasi następcy, my, ale także ci, którzy są tuż za nami, pokolenie naszych dzieci, zapłaciło ten wielomiliardowy haracz organizacjom żydowskim, a także tak trudna, abyśmy się zgodzili na to, co jest punktem docelowym, czyli POLIN po prostu. Proszę Państwa, te słowa Jerzego Kwaśniewskiego, które wybrzmiały w naszym filmie pod tytułem Powrót do Jedwabnego, filmie, który spotkał się z bezprzykładną cenzurą, to jest ni mniej, ni więcej sytuacja, jaka czai się tuż za rogiem. Przeanalizujmy ją tak bardzo pokrótce. Szaleństwo covidowe, mamy dzisiaj kolejną odsłonę tego szaleństwa. My w książce pod tytułem Zapis zarazy, której kontynuacja już niebawem, już na przełomie listopada i grudnia, z niesamowitymi materiałami, do których nie ma dostępu opinia publiczna, a które, wierzę o tym głęboko, przekonają nawet tych, którzy święcie wierzą, że COVID to jest coś, co powstało w sposób naturalny, że tak nie jest, że jest to jedno wielkie kłamstwo wymyślone przez wieloset miliardowych Żydów, którzy wymyślili ten straszny plan, o czym napisaliśmy w książce Zapis zarazy. Organizacja, Fundacja Rockefellerów, organizacje związane z Fundacją Rockefellerów, Fundacja Gatesów współpracująca z Fundacją Rockefellerów i wiele, wiele dziwnych postaci. Tak się składa, że właśnie tej narodowości już 10 lat temu zaplanowało to szaleństwo, już 10 lat temu napisali to, co nazwali przewidywaniem, a co ni mniej, ni więcej jest po prostu scenariuszem. Scenariuszem, który jest realizowany krok po kroku. Więc wokół nas mamy kolejną odsłonę szaleństwa covidowego. Krok po kroku, w sposób taki niezauważalny, następuje segregacja szczepionkowa. Pokazywaliśmy Państwu to w naszych wcześniejszych programach, na czym polega ta metoda wymyślona przez Chińczyków, którzy aresztowali amerykańską łódź podwodną USS Pueblo w czasie wojny koreańskiej, a którą później amerykańscy psychologowie nazwali praniem mózgu. W największym skrócie, bo nie ma tu czasu, by opowiadać w szczegółach, zwłaszcza, że mamy ten nasz nowy, stary, ale tak naprawdę nowy kanał, możliwość umieszczania na nim filmów tylko w zakresie 15 minut. W największym skrócie polega to na robieniu małych kroków. Metoda stara jak świat, znana akwizytorom, stopach, drzwiach, step by step, krok za krokiem. Na tym to polega, na gotowaniu żaby. Jak Państwu już wiele razy o tym opowiadałem, ta wrzucona do wrzątku wyskoczy momentalnie, ocaleje, poparzona ocali życie. Ta wrzucona do wody chłodnej, ale podgrzewana na wolnym ogniu, zginie, dlatego że przegapi ten punkt krytyczny, moment, który dzieli życie od śmierci. Dokładnie to robi się z nami. Krok za krokiem przesuwa się granice, więc to szaleństwo covidowe jest wokół nas. Będziemy o tym mówić w kolejnych naszych programach, podając Państwu tę prawdę, która jest Państwa własnością, a która jest przed Państwem skrywana. Jeżeli przyjrzymy się bardzo wyraźnie i ten, kto ma możliwość zajrzenia za kurtynę, zauważy bez problemu, że organizacje żydowskie nie ustąpiły. To jest druga odsłona tego potężnego natarcia, które jest intensyfikowane z bardzo wielu stron. To, co obserwowaliśmy w czerwcu i w sierpniu, kiedy Yair Lapid, obecny minister spraw zagranicznych państwa Izrael, a za chwilę premier tego państwa, bo jak Państwo wiecie, w Izraelu ustalono, że za 2 lata to właśnie takie porozumienie wewnętrzne partii izraelskich, za 2 lata ten Polakożerca, człowiek, który nienawidzi Polaków każdym jestestwem, każdą swoją cząstką, można powiedzieć, całym swoim jestestwem, za 2 lata będzie premierem tego państwa. Więc to, co Państwo obserwowali w czerwcu i w sierpniu, to było niczym peryskop, który został wystawiony nad lustro wody, ale tak naprawdę większość rzeczy dzieje się za możliwością oglądania opinii publicznej. Zeszło to na poziom, który właśnie nie jest widoczny, ale te potężne naciski, które już w 2014 roku miały doprowadzić do tego, by sprywatyzowano, to był pomysł Tuska i Komorowskiego, który pokazujemy w książce Powrót do Jedwabnego 3 to tylko POLIN. Wtedy dosłownie o włos, można powiedzieć tuż nad poprzeczką przeszliśmy. Nie udało się organizacjom żydowskim przejąć polskich lasów. 1/3 terytorium państwa polskiego, bo lasy, jak to już wiele razy mówiłem, to nie tylko drewno, to nie tylko drzewa, to jest terytorium, to jest ziemia, to są bogactwa, które są pod ziemią, to jest nasza wartość historyczna, miejsce naszego wypoczynku, miejsce schronienia, jak to bywało przez setki lat.
miejsce zdrowia. To jest nasza tożsamość, nasze jestestwo, nasze dziedzictwo. To Komorowski i Tusk byli gotowi już 17 grudnia 2014 roku, wtedy kiedy ważyły się losy tej ustawy, oddać za bezcen organizacjom żydowskim. Wtedy się to nie udało. Pokazujemy, w jaki sposób do tego doszło, że przeszliśmy tuż nad poprzeczką, ale te demony nie odeszły daleko, one są bardzo blisko. Organizacja żydowska Hart cały czas mnoży te nieruchomości, które jakoby Polacy za ich wartość mają zapłacić Żydom. Nie ma na to żadnego potwierdzenia, żadnych dowodów, że to kiedykolwiek należało do Żydów, ale oni działają w myśl zasady. Powiedzcie, co kiedykolwiek należało do waszych przodków, a my i państwo Izrael i inne organizacje żydowskie będą się o to dopominać. I to, proszę państwa, dzieje się w ciszy gabinetów, w zaciszu gabinetów. Ten pociąg cały czas jedzie. On się nie zatrzymał. Będziemy pokazywać w kolejnych naszych programach, jak to działa. Proszę państwa, kolejna odsłona tej zaciskającej się pętli to jest sytuacja dotycząca naszej wschodniej granicy. Miejsce, w którym nagrywam ten dzisiejszy program, jest oddalone dosłownie o 30 km od granicy. Mam kilku kolegów, którzy są oficerami Straży Granicznej. Mówią, że to, co przecieka do opinii publicznej, to jest powiedzieć, że to niewiele przecieka, to tyle, co nic nie powiedzieć. Można powiedzieć, że sytuacja przypomina wysuszony las, w którym jedna dosłownie iskra może spowodować pożar. Wyraźnie widać, że ci dwaj szaleni ludzie ze wschodu, Łukaszenko i Putin, tylko czekają na okazję. I rzeczywiście sytuacja przypomina beczkę prochu. Jeżeli do tego nałożymy to, że nie było dziełem przypadku, że Niemcy, podobno nasi obecni sojusznicy i Rosja putinowska 23 sierpnia zakończyli ten złowieszczy pakt. To był dzień zakończenia tego złowieszczego projektu. Pakt, nie pakt, ale proszę państwa, przypomina to pakt Ribbentrop-Mołotow. Właśnie ta data symbolicznie nawiązująca do tego paktu to nie jest dzieło przypadku. Projekt, który de facto jest znacznie więcej niż tylko projektem gospodarczym i ekonomicznym. To jest taki projekt, który ma być początkiem końca naszej suwerenności. Jeżeli na to nałożymy kolejny fakt, że podobno najbardziej sojusznicze dla nas państwo, jakim mają być Stany Zjednoczone, mają na czele prezydenta Bidena, który jawnie popiera organizacje żydowskie. Mówiłem już o tym, przypomnę tylko, także w książkach o tym z Tomkiem Budzyńskim napisaliśmy, że na spotkaniu z władzami Ligi przeciw zniesławieniu, to jest to zbrojne ramię Loży B'nai B'rit, która wywiera te potężne naciski na Polskę, by Polska zapłaciła ten niesłuszny haracz, powiedział: ilekroć sięgam pamięcią w przeszłość, pamiętam, że zawsze byliście ze mną i ja byłem z wami. Byliście ze mną w każdej ważnej sprawie, więcej. Byliście ze mną w każdej sprawie i wiedzcie o tym, że ja będę z wami także w każdej sprawie. Możecie na mnie liczyć, bo wy i ja to jedno. Takie słowa wypowiedział pan Biden jeszcze jako wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, obecny prezydent. Czy państwo możecie mieć wątpliwości, że gdy przyjdzie ten decydujący moment, a on się zbliża wielkimi krokami do tego, by ten potężny nacisk, który obserwowaliśmy latem, w czerwcu i sierpniu, byśmy zobaczyli go w ostatecznej odsłonie, czy państwo macie wątpliwości, jakie stanowisko zajmie prezydent Stanów Zjednoczonych, który wyraża tak wielkie poparcie dla tych najbardziej agresywnych, najbardziej antypolskich organizacji żydowskich? To nie jest pytanie podchwytliwe. Myślę, że każdy, kto posługuje się logiką i zdrowym rozsądkiem, zna odpowiedź na to pytanie. Innymi słowy, nasza sytuacja ze wszechmiar jest bardzo zła. I proszę państwa, to wszystko pokazuje, skąd był ta wściekłość, bo tak to trzeba nazwać po imieniu, organizacji żydowskich, które po tysiąckroć przy pomocy także usłużnych, absolutnie antypolskich mediów, jak Newsweek, jak Gazeta Wyborcza, jak Radio Z, jak Krytyka Polityczna, jak wiele, wiele innych tego typu lewacko-liberalnych mediów, które za nic mają to, co polskie i to, co dla nas święte i naszą tożsamość, kulturę, pamięć o naszych bohaterskich Polakach, którzy oddawali, ryzykowali wszystkim i oddawali wszystko, abyśmy my mogli żyć w lepszej, w godnej Polsce. To właśnie ci ludzie, film, który broni ich honoru, broni prawdy historycznej w oparciu wyłącznie o fakty, ci wszyscy podli, zakłamani dranie nazywają filmem haniebnym. Oni są haniebni. To ludzie, którzy tak naprawdę są obciążeni hańbą, bo nic co polskie nie jest dla nich święte. Państwo, którzy widzieliście film Powrót do Jedwabnego,
wiecie doskonale, że to jest film, który pokazuje w oparciu o fakty, w oparciu o relacje świadków, do których przed nami nie dotarł nikt, w oparciu o dokumenty, których nie sposób podważyć i nikt ich nawet nie próbuje podważać, ani relacji świadków, ani dokumentów, ani faktów, które są w tym filmie pokazane. Cały film jako cały został przez Żydów, przez organizacje żydowskie nazwany haniebnym. To właśnie ludzie, którzy posługują się takim językiem, zasługują na hańbę, hańbę po stokroć hańbę. Proszę Państwa, takie są fakty. Tymczasem lansują nam co? Lansują nam rzeczywiście hańbiący film Smarzowskiego, dotowany przez państwo polskie kwotą 6 milionów złotych i to także jest hańbiące. Film, który pokazuje Polaków jak najgorszą swołocz. Jako ludzi, od których nie ma tak naprawdę gorszych chyba w całym świecie. Mówiłem już o tym, szkoda tak naprawdę na to słów. Ta cała sytuacja to jest przygotowanie. Mamy na to wiele danych, będziemy Państwu o tych danych mówić, do decydującego ataku, do tego, aby zbudować Tupolin. I dlatego jeszcze raz to powtórzę, tak wielką wściekłość organizacji żydowskich i sprzyjających im, a także finansowanych przez nich mediów, wywoła ten film, który ma dzisiaj wersję angielską, który został całkowicie zaciszony, objęty totalną cenzurą, przetrwał tak naprawdę na płytach DVD, a także na niszowych portalach i profilach. Jak Państwu mówiłem, prosząc o wsparcie na zrzutce.pl, wszystkie dane są na stronie sumniński.pl. Proszę Państwa o wsparcie. My za chwilę wychodzimy z tego narożnika, w którym zostaliśmy zapędzeni z potężnym ciosem. Zobaczymy, na ile ten cios będzie skuteczny. Wierzymy, że z Państwa pomocą dokładnie tak będzie. Już na Marszu Niepodległości będziemy rozdawać 1000 płyt DVD, czyli ta tratwa ratunkowa, licząc, że ten film będziecie Państwo powielać, pokazywać, przekazywać dalej, by ludzie, którzy mają możliwość, kopiowali go. Tam będzie informacja. Obejrzyj, kopiuj, podaj dalej. Liczymy na to, że tym sposobem dotrzemy do setek tysięcy kolejnych osób. Zakładamy całkowicie, przemodelowujemy naszą stronę. Będziemy na tej stronie pokazywać nowe programy, nowe materiały, licząc na to, że jeżeli znikniemy zewsząd, to tam będzie to miejsce, gdzie Państwo nas znajdziecie. To wszystko będzie realizowane jeszcze w tym roku, jeszcze w listopadzie, jeszcze w grudniu. Niezależnie od tego, toczymy pole, także batalię prawną, bo jeszcze w listopadzie wytaczamy proces YouTube'owi. Nagrywam ten program na YouTubie, ale prawda jest taka, że YouTube jest w jakiejś mierze, w dużej mierze monopolistą na tym rynku. Ta walka toczy się także na polu przeciwnika, więc dopóki mam możliwość, będę realizował tego typu programy także w tym miejscu. Nie zmienia to faktu, że idziemy na wojnę z YouTube'em, dlatego że YouTube złamał wszystkie swoje kanony, wszystkie swoje zasady. Proszę Państwa, wspiera nas w tej walce i tu chcę podziękować z tego miejsca Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, z którym odbyliśmy serię spotkań, który powiedział: tak bezprecedensownej cenzury nie widziałem jeszcze nigdy. To jest autor ustawy, która na razie trafiła do zamrażarki, która miała zahamować tego typu cenzurę głównie organizacji żydowskich, głównie YouTube'ów tego świata. Na razie bezskutecznie ta ustawa jest w zamrażarce. Sebastian Kaleta liczy, że ona zostanie z tej zamrażarki wyciągnięta, ale w serii spotkań, które odbyliśmy, on sam powiedział bardzo jasnym, prostym językiem: to jest działanie, którego ja nie obserwowałem nigdy i to jest działanie, które pokazuje, jak wielki strach w oczach mają ci zakłamani ludzie. Sebastian Kaleta i prawnicy z Ministerstwa Sprawiedliwości zrobili analizę prawną tego filmu, w którym nie ma nic antysemickiego i to jest ich opinia. Który jest filmem opartym wyłącznie o fakty, o prawdę historyczną. Jesteśmy gotowi bronić tej prawdy w każdym sądzie. Nie mamy co do tego wątpliwości, że w każdym uczciwym sądzie wygramy tę batalię, bo prawda jest po naszej stronie. To organizacje żydowskie i sprzyjające im media kłamią, robiąc Państwu wodę z mózgu, robiąc tak gigantyczne kłamstwo, przy którym Goebbels wydaje się tylko małym pionkiem. My się nie poddajemy, wierzymy, że będziemy z Państwem razem, że Państwo, tak jak tyle razy wcześniej, zaufaliście nam także i tym razem nie pozostawicie nas samych. Dopóki Państwo będziecie z nami, my będziemy z Państwem. Więcej informacji na ten temat jest na stronie sumniński.pl. Będziemy niebawem spotykać się z Państwem już w nowej odsłonie, w nowych programach, w nowym miejscu, w zupełnie nowym wydaniu tego programu. Wierzymy, że ta nowa edycja, która już za chwilę Państwu się spodoba. A póki co bardzo liczymy na spotkanie już niebawem na Święto Niepodległości, na Marszu Niepodległości, który wbrew zakusom bardzo podłych ludzi odbędzie się w taki czy inny sposób. Wierzę, że tam się spotkamy z Państwem, tam będziemy rozdawać płyty, będziemy także docierać Państwu wszystkimi i wszelkimi innymi dostępnymi kanałami, licząc na to, że Państwo sięgniecie, spojrzycie na stronę sumniński.pl i że wesprzecie nas w tej nierównej walce. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, z Panem Bogiem.